No bolą ją te nogi, to się kładzie, ale jakby wiedziała, że nie da rady się podnieść, to... To by się nie położyła. To by się nie położyła, chyba że do zdychania. Obraz, który zobaczyli nasi inspektorzy i powiatowy lekarz weterynarii, no tutaj wskazywał na ewidentne znęcanie się nad zwierzętami. Jeden z koni nie był w stanie się w ogóle praktycznie poruszać, miał bardzo dużą grudę na kopytach. Drugi koń był przywiązany bez możliwości ruchu, to jest klaczka dwuletnia, która jest najprawdopodobniej córką tej klaczy, która jest bardziej chora. Zwierzęta przebywały w skrajnych warunkach, w stanie bardzo dużego zaniedbania, jednocześnie przebywało tam też 6 psów, wszystkie były na łańcuchach, bardzo krótkich łańcuchach i wszystkie są chore, zarobaczone i bardzo mocno chude. Niestety jeden koń był od co najmniej 2 lat nieleczony na bardzo skomplikowaną chorobę, grudę, która powstaje właśnie na skutek brudu, po prostu nieleczenia brudu i tak naprawdę będzie to na pewno walka o życie tego konia. Podczas naszej kontroli koń chory na grudę stał, natomiast cały czas widać było, że sprawia mu to ogromny ból i cierpienie. Cały czas starał się podpierać o ściany, które były w tym po prostu boksie. Też podczas wyprowadzania no, sprawiało mu to na pewno ogromną trudność. On wszedł sam do samochodu. Wszedł sam do samochodu, ponieważ no, kiedyś jeździł, więc był nauczony powiedzmy tego przewożenia w odpowiednim transporcie. Natomiast no, rzeczywiście w ogóle sam proces podejścia pod ten podest z kopytami, pęcinami w tak złym stanie no, sprawiał mu ból i to było bardzo widoczne. Drugi koń był w lepszej kondycji fizycznej, natomiast jego warunki również nie były właściwe. Koń był przywiązany na około metrowym łańcuchu, tak naprawdę do pręta ściany. I tutaj też to, co nas zaniepokoiło, to ten koń tak naprawdę nie miał żadnej możliwości swobodnego poruszania się. Obydwa są zimne, pfiste konie. To są rasa sochaczewsko-sztumska dokładnie. Ma pan stajnię sam, czy taki widok, jak pan parę dni temu zastał, proszę powiedzieć, to jest normalne, czy skrajna nieodpowiedzialność, jeżeli chodzi o właścicieli koni? Jak pan to nazwie? Powiedziałbym to tak, brak edukacji. Bo no, umówmy się, że ten pan coś robił przy tych koniach, aczkolwiek nie wiedział. O, nie wiedział wszystkiego. Czyli nie każdy może mieć konia tak naprawdę, bo to nie wystarczy go kupić. Moim zdaniem do posiadania kanarka powinien być certyfikat. A koń jest zwierzęciem dużo większym i dużo bardziej wymagającym. Ups.
psy były bardzo zapchlone, to było widać gołym okiem, również były niedożywione. Właściciel nie zapewniał zwierzętom odpowiedniego pokarmu, nie zapewniał też dostępu do wody i dotyczyło to zarówno zwierząt domowych, jak i gospodarskich. Te pomieszczenia, w których przebywały zwierzęta, były bardzo brudne, w niektórych było bardzo ciemno, w ogóle nie było odpowiedniego dostępu do światła dziennego, który jest wymagany w chowie zwierząt. To były przesłanki, które skłoniły nas do podjęcia decyzji o natychmiastowym odebraniu zwierząt. Natomiast właściciel uważał, że stan zwierząt i warunki, w jakich je utrzymuje, jest zupełnie właściwy. Nasza organizacja zaraz po interwencji złożyła zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Zgierzu dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Konie zabezpieczyła gmina, psy również. Dla koni znalazła się fundacja, która zapewni im dożywocie, także te konie nigdy nie będą sprzedane. To będą konie, które, jeżeli będzie wyrok sądu, które będą sobie żyły dożywotnio w stajni. A dla psów, wszystkich psów, szukamy nowych domów. To są młode psiaki, także mają jeszcze szansę na kochające domy.